W jakim celu jest ta akcja przeprowadzona? No, manifestujemy przeciwko używaniu, paleniu papierosów, piciu alkoholu, dopalaczy, zażywaniu, żeby dzieci miały tą świadomość, że to jednak szkodzi zdrowiu. Czyli edukacja taka w kierunku nie używamy w szkole, w dwójce jest na wysokim poziomie, jak rozumiem. Profilaktyka, tak, jest prowadzona na bieżąco, przez cały czas dzieci mają różne zajęcia prowadzone w tym kierunku, żeby ich edukować. Edukować w tym kierunku. Okej, dziękuję. Palisz? Nie. Pijesz? Nie. Będziesz pił i palił? Nie. A dlaczego? Sportowiec. No jesteś sportowcem, Paweł. No jesteś sportowcem, nie. Będę krócej żył przez to. Że jesteś sportowcem, będziesz krócej żył? Czy dlatego, że nie palisz i nie pijesz, będziesz żył dłużej po prostu? Będę żył dłużej, bo nie palę i nie piję i nie będę tego robił. Okej, i tak trzymaj. Biorą udział w tego typu imprezach jak dzisiejsza? Takich happeningach? Myślę, że tak. Dzieci są pełne entuzjazmu, zawsze chętnie się włączają, robią plakaty, robią gazetki, także jak najbardziej. To taki spontan, bo nikt o niczym nie wiedział, prawda? Tak wyszliście Państwo sobie na ulicę tak po prostu. To znaczy kuratorium, że tak powiem, podsunęło nam taki pomysł, natomiast zrobiliśmy to szybko, praktycznie w ciągu 2 dni. Przyszliśmy promować zdrowie. Życie bez używek, bez papierosów, narkotyków, alkoholu, bez wszystkich paskud z tego świata. Fajnie, super. Dziękuję.